Dzisiaj będąc gościem Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach uprawialiśmy pogotowie studniówkowe. Chciałbym rzeczywiście na dwóch osobach dzisiaj pokazać makijaż i później na dwóch osobach również pokazać stylizację. Raczej sobie powiemy o pewnego rodzaju zasadach czy przesłankach. Dlatego te dobre rady, które są w gazetach, jakby to nie dzisiejsze nasze spotkanie, to nie jest ten temat. Taka okrągła, a nie trójkątna. Okej, okay. To jest zupełnie inny rodzaj gąbki. To jest gąbka, która to jest tak zwany expander, która ma tak zbudowane naczynia higroskopijne w środku, które pozwalają nałożyć bardzo płynnie compact make-up. Do fluid make-upu może być używana ta gąbka biało-lateksowa. To nie jest latek, to jest expander. Formuła zajęć na pewno była różniąca się od wielu, których same te osoby doświadczały, bo o tym same dzisiaj mówiły. Zajęcia były niezwykle aktywne poprzez to, że osoby z widowni były wręcz proszone o pomoc przy tworzeniu makijażu i stylizacji. Co to daje? Daje to na pewno poczucie tego, że pewne rozwiązania są w zasięgu ręki, są możliwe. Pokonanie również własnych obaw i w rezultacie możliwość zrobienia coś, co wydaje się po prostu nierealne. Taka forma zajęć jest jak najbardziej nie dość, że pedagogiczna, to niezwykle skuteczna i pozwala ludziom patrzeć bardzo optymistycznie na rozwój zawodowy. Zostaje trochę podkładu. Zapisać proszę sobie w głowie. Jeżeli nałożyłem za dużo podkładu, strona śliska zbiera za dużą ilość podkładu. I też na przykład pracuję na paletach z tego względu, że tak jak powiedziałem, zasada opakowania zbiorczego się kłania. Czyli w momencie, kiedy mamy paletę, opakowanie zbiorcze jest bezpieczne od klienta. Żółty kolor, ale to nie jest zwykły cień, to jest tak zwana farba do body paintingu. Proszę sobie popatrzeć, bo za chwilę będziemy razem pracować. Znaczy górna i dolna powieka na zewnętrznym kąciku są objęte. I teraz zobaczcie, nakładam kolor w załamaniu powieki ruchomej i nieruchomej. Otwórzmy teraz mocno i zamknijmy. Dobra. Już wiem, gdzie to położyć. W ten sposób wyprofilujemy sobie migdał oka. Natomiast dzisiaj mamy możliwość zaprezentowania i gorąco polecam makijaż, który jest zdecydowany, mocny, wyrazisty. Swoimi tak naprawdę inklinacjami sięga do takich historycznych przekazów carskiej Rosji, rewolucji francuskiej, gdzie de facto kosmetyków na rynku było mniej i cienie wykonywało się z sadzy, róż wykonywało się z buraków i rzeczywiście taka prostota w podejściu jest niezwykle istotna, a tym bardziej ona może być pomocna tym osobom, które nie mają aż tak dużego doświadczenia z makijażem. I wtedy faktycznie można w sposób bardzo prosty, nawet palcami, wykonać sobie smokey eye, przy czym na przykład bardzo taki modny kolor na oczach to antracyt, czyli taka głęboka, ciemna szarość, również królewski niebieski, czerwony, królewski. Pozostają również z poprzedniego sezonu delikatne róże, również mogą pojawiać się pomarańcze i odcienie cynamonów. Dzisiejsze spotkanie również miało odcień stylizacji, czyli w co się ubrać. Nasze modelki, dziewczyny wybrały rzeczy, które tak naprawdę na początku wcale do nich nie pasowały. Widzimy ewidentnie, że mamy bioderkę, tak? W związku z tym no, przydałby się jakiś może troszkę wyższy bucik, ale przydałaby się być może w tym momencie asymetryczna fryzura, która będzie podnosić. Tak? To na dzień dobry samo się prosi po to, żeby całą sylwetkę wydłużyć i troszkę zmiękczyć element bioder. I myślę, że same mogły przekonać się o tym, przymierzając tutaj zgromadzone i przedstawione sukienki. Zaproponowało zostało kilka stylizacji i faktycznie te ostatnie okazało się, były po prostu najlepsze. To, o czym tutaj mówiliśmy, przeniesienie talii zdecydowanie spowodowało, no, że dzieje się lepiej. Tak? Samo dopasowanie jest lekko za małe. Natomiast w sumie te takie aplikacje zmarszczenia, tak, przeszycia, na pewno widzimy już pewien element, który mieliśmy w konsekwencji z poprzedniego, że mimo wszystko talia jest wyniesiona do góry. Przymarszczymy, jeszcze zobaczmy z tyłu i o coś takiego robić. Przy wyborze butów dzisiejszy wieczór rzeczywiście obfitował w różnego rodzaju eksperymenty. Raz oglądaliśmy balerinki, a raz oglądaliśmy mniej czy bardziej klasyczne szpilki. Rzeczywiście w tym dniu pewna smukłość sylwetki jest atutem. I przez to pewnie obie osoby wybrały szpilki, aczkolwiek mierząc balerinki, jedna z osób na pewno w nich lepiej się czuje na co dzień. No i oczywiście trzeba wziąć pod uwagę całą kompozycję, czyli również strój. I szpilka rzeczywiście najczęściej wygląda lepiej. Warto również pamiętać o tym, że w czasie tańca
taka szpilka nie do końca jest wygodna, w związku z tym lepiej nie szukać tych najwyższych.